tej strony Automarian, witam Cię na moim kanale. Za około 10 tysięcy złotych na rynku aut używanych możemy znaleźć bardzo wiele samochodów, które sprawdzą się jako pojazd rodzinny. Jednak niewiele jest tak wszechstronnych samochodów jak Citroen Berlingo pierwszej generacji. Goszcząc ten samochód dzisiaj na kanale, powracamy do mojej ulubionej, a także Waszej ulubionej serii 500+, czyli serii o minivanach. A sam samochód, jeśli chodzi o jego historię, lata produkcji, wersję wyposażenia czy awaryjność, może Was bardzo pozytywnie zaskoczyć. Jedziemy z tematem. Zaskoczenie to m.in. przestrzeń, który jest po prostu pod dostatkiem. Po prostu mega. Auto w końcu powstało jako taki dostawczak. Czyli to właściwie jest taki wanodostawczak. Wanoszczak. Samochód, który powstał w 1996 roku, tak naprawdę stworzył nowy segment pojazdów. Segment pojazdów, który istnieje do dzisiaj i jest nawet mocno obsadzony przez różne modele różnych producentów jako takie auto dla aktywnej rodziny. Tego typu pojazd to nie jest nic nowego w motoryzacji. Istniały oczywiście wcześniej już podobne samochody, począwszy od produkowanego od połowy lat 70. Volkswagena Caddy, który w pierwszej generacji bazował na Golfie, a potem w drugiej generacji bazował na Volkswagenie Polo. Był też Fiat Fiorino, bazujący na Fiacie 127, później na Fiacie Uno, a także Renault, który bazował na Renault 5. Także Berlingo ma swojego poprzednika, Citroena C15, który był produkowany no, prawie że równolegle do tego modelu. Berlingo jest jakby spuścizną francuskiej myśli technicznej, ponieważ to Francuzi jako pierwsi zbudowali takiego właśnie wanoszczaka. Była nim Simca Matra Rancho, która powstała w 1977 roku. To tylko chwilę później niż Volkswagen Caddy, ale Caddy na początku był pick-upem, a nie żadnym takim. Wyglądała tak. I wyglądała bardzo ciekawie. Było to właśnie połączenie takiego dostawczaka i osobówki. Dostawczaka i vana. Wanoszczak. I podobnie właśnie jak Simca Matra Rancho, ten samochód został zaprojektowany od podstaw. To znaczy nie opierał się na żadnym z mniejszych modeli koncernu PSA dostępnych wówczas na rynku. Oczywiście niektóre elementy są wspólne, zunifikowane z innymi modelami Peugeota czy Citroena, tak jak elementy wnętrza, czy na przykład zawieszenie z przodu, które pochodzi z Citroena ZX, albo zawias z tyłu, który pochodzi jeszcze z Peugeota 405. W Unii Europejskiej był produkowany do roku 2010, w tym miał dwa liftingi. Pierwszy w 2003 roku, który objął zmiany w przedniej części auta oraz zmiany we wnętrzu, a także drugi, drobny, w 2006 roku, który objął lampy z tyłu. I to jest właśnie wersja po ostatnim liftingu, bo pochodzi właśnie z 2006 roku. Co ciekawe, równolegle do tych poliftowych wersji, na niektórych rynkach były dostępne jeszcze te przedliftowe. Równolegle. W Brazylii wytwarzano go do 2017 roku, ale to nie wszystko, ponieważ w Argentynie jest produkowany do teraz. Tak, jeśli tamtejsza fabryka pracuje, bo dzisiaj jest niedziela, to najprawdopodobniej zjeżdżają tam z taśmy nowiutkie Citroeny Berlingo. Zaskoczeni? Pokażcie mi drugiego takiego producenta w Europie, albo chociażby jakiś model BMW, Audi czy Mercedesa, który może się pochwalić taką długowiecznością, bo jest tak dobrym samochodem, że po co przestawać właściwie go robić. PSA natomiast może się pochwalić kilkoma takimi autami. Przykładem może być również Peugeot 405, który do dzisiaj jest produkowany w Iranie. Bratem bliźniakiem oczywiście Berlingo był Peugeot Partner. Występował również pod różnymi innymi nazwami handlowymi w Ameryce Południowej, a także przez krótki czas był produkowany w Rosji jako... Nie pamiętam. 26 lat nieprzerwanej produkcji. To auto, jeśli będzie nadal produkowane w Argentynie, to pewnie trafi do panteonu gwiazd wśród najdłużej produkowanych modeli na świecie. Zaraz obok, nie wiem, no, na przykład Fiata Uno. Albo Garbusa. Kto wie. Samochód ten również był oferowany jako elektryk. Tak. Jako elektryk w wersji przedliftowej między 98 a 2005 rokiem, a w wersji poliftowej między 2013 a 2015 rokiem. Miał silnik elektryczny o mocy 38 koni i 180 Nm momentu obrotowego. Ha! Zaskoczeni? To jeszcze nie wszystko. Był oferowany również z napędem na 4 koła. Stałym napędem na 4 koła, który produkowała firma Dangel, albo Dangel. Ci sami, którzy zabrali się za modyfikację Peugeota 504 i do dzisiaj modyfikują auta koncernu PSA. Berlingo no, nie było dostępne dla wszystkich jakby w tej wersji, ponieważ było produkowane dla żandarmerii, nie wiem, dla poczty czy dla straży pożarnej, ale dzisiaj gdzieś tam, jak dobrze poszukacie, to można znaleźć tego typu samochód. Miał wyższy prześwit, wzmocnione zawieszenie, osłony pod podwoziem w tylnym dysze.
Limited Slip Differential. Szczerze wam powiem, że widziałem nawet od spodu, zdjęcia od spodu takiego Berlingo 4x4 półosie, naprawdę miały konkretną grubość i podejrzewam, że to auto dzięki swojej niskiej masie jako tako radzi sobie w terenie. Występował jako 3, 4 i 5 drzwiowy kombiwan, czyli ten vanoszczak, oraz jako 3 drzwiowy van bez szczak. I ten 3 drzwiowy van również mógł mieć drzwi skrzydełkowe z tyłu. Kombiwan, czyli vanoszczak zresztą też. Wymiary nie zmieniały się niezależnie od tego, czy była to wersja przed- czy poliftowa. Ma 4110 mm długości, 1720 mm szerokości i 1800 mm wysokości. Rozstaw osi wynosi 2973 mm, co przy długości auta nieco ponad 4 metry jest wynikiem całkiem sporym. Tutaj mamy 1.6 HDI. W wydaniu poliftowym, w tym drugim polifcie, tak naprawdę to był najlepszy silnik do tego auta. Chyba że jeździcie dużo po mieście, głównie po mieście, no to lepiej wybrać jakąś benzynę. Demonem prędkości może nie jest ten ropniak, ale z 90 koni mechanicznych i jakieś 215 Nm przy tej masie 1300-1400 kg potrafią swobodnie rozpędzić ten samochód. Nie ma strachu przy wyprzedzaniu, a i spalanie też nie jest jakieś super wysokie. Ten demonem prędkości nie jest i żaden Berlingo nie był, bo nie było tutaj po prostu mocnych silników. Najmniejszym dostępnym silnikiem była jednostka benzynowa czterocylindrowa o pojemności 1,1 litra i miała 60 koni. Silnik ten występował tylko w blaszaku, na szczęście, ponieważ rozpędzał to auto mniej więcej w 20 sekund do setki, a prędkość maksymalna kończyła się na 140 na godzinę. Lepszym silnikiem był 1.4 o mocy 75 koni, również benzynowy, bardzo popularny w Berlingo. Palił mniej więcej tyle samo co 1.1, natomiast jeździł nieco szybciej. Tu pod spodem wyświetlę wam tabelkę, żebyście wiedzieli, ile to auto spala, jakie ma osiągi mniej więcej, trochę będzie się ona wyświetlała, więc ja będę sobie tutaj gadał, a wy możecie sobie poczytać. 1.4 był 8-zaworowy, był jeszcze 1.8-zaworowy o pojemności 1,8 litra i mocy 90 koni. Najlepszym silnikiem benzynowym jednak jest 1.6 16V o mocy 109 koni mechanicznych i ten silnik raz, że w miarę rozsądne ilości paliwa zużywa, dwa, że potrafi to ten samochód rozpędzać w jakieś 12 sekund do setki i osiągać niecałe 180 km na godzinę prędkości maksymalnej. Wszystkie jednostki benzynowe cieszą się dobrą opinią. Są to naprawdę bardzo proste konstrukcje i stosunkowo niezawodne, a części do nich są śmiesznie tanie. Lubią gaz, szczególnie 1.6 16V świetnie sobie z tym radzi. Jeździłem kiedyś Berlingo z silnikiem 1.4, no przy komplecie osób, no to auto już praktycznie nie nadaje się do wyprzedzania, natomiast do takiego zwykłego miejskiego poruszania się w zupełności wystarczy. Ciekawszą propozycją były oczywiście diesle, począwszy od niezniszczalnego, wolnossącego 1.9, który występował w kilku wersjach mocy, najmocniejsza miała chyba 71 koni. Jednak z tego silnika po lifcie w 2006 roku zrezygnowano, wycofano też większą jednostkę dwulitrową HDI o mocy 90 koni, która też jest całkiem niezłym silnikiem. Wprowadzono natomiast dwa nowoczesne silniki diesle z wtryskiem Common Rail, również HDI 1.6 i występowały one w dwóch wariantach mocy 75 i 90 koni mechanicznych. Wszystkie diesle z rodziny HDI również są bardzo polecanymi silnikami, jednak w większości, biorąc pod uwagę wiek auta, będą miały już spore przebiegi, jednak będzie się trzeba liczyć z kosztami pewnych napraw typowych dla diesli z tamtego okresu, typowych dla wszystkich diesli, czyli turbo, EGR czy na przykład wtryski. Natomiast no, są to na tyle proste silniki, że nawet nie mają DPF-a, więc nie powinny sprawiać żadnych problemów, a odwdzięczą się dobrą kulturą pracy, niezłą dynamiką, a także bardzo, nawet bardzo, bardzo akceptowalnym spalaniem. Kiedyś właśnie jechałem z moim przyjacielem, tym jego Peugeotem partnerem, o, do Francji zabraliśmy tego Peugeota z powrotem i na całej trasie spalił nam jakieś 5 litrów na 100, całkiem spoko. Jak na gabaryty tego samochodu oczywiście.
próżno tutaj szukać automatów. Nie było ich w ofercie. Nie było także sześciobiegowych manuali. Był tylko jeden, pięciobiegowy. Zdarzają się z niego jakieś drobne wycieki, jak to we Francuzach. Na wstępie wspominałem również o zawieszeniu, które pochodzi ze starszych modeli koncernu PSA. Z przodu jest MacPherson, czyli bardzo prosto i bardzo tanio. Z tyłu jest belka skrętna. I ta belka skrętna to może być najdroższy element, który będziecie musieli naprawić czy zregenerować w tym samochodzie, poza oczywiście obsługą silników HDI przy dużych przebiegach. Tam są takie łożyska igiełkowe i jeśli nie zadbamy o to odpowiednio, doglądając stan tych łożysk co mniej więcej 50-60 tysięcy lub mocno przeciążamy auto albo intensywnie używamy na dziurawych drogach, no to trzeba będzie wyłożyć z kieszeni jakieś, w zależności od regionu kraju, 900 do 1200 zł mniej więcej. No i będzie to właśnie największy koszt, jaki możecie tutaj spotkać w tym samochodzie, jeśli chodzi o części, bo pozostałe po prostu są śmiesznie tanie. Pod względem własności jezdnych raczej zaskoczenia nie będzie. I tak no, powiem wam, że fajerwerków nie ma. Jedyne słowo, które mi się nasuwa na myśl, którym mogę tak szybko go scharakteryzować, to jest taka zwinność. Naprawdę bardzo sprawnie ten samochód się porusza, szczególnie też w mieście na przykład. Ma niewielką średnicę zawracania, niecałe 10,5 metra, dzięki czemu przy parkowaniu też raczej bez problemu sobie z tym samochodzikiem poradzimy. Zawieszenie pracuje poprawnie, nie jest jakoś super sztywne, ani przesadnie miękkie. Układ kierowniczy nie należy do najbardziej precyzyjnych, ale też najgorszy taki nie jest. Najgorsza jest obsługa dźwigni zmiany biegów. Niektórzy mówią, że trafić jakiś bieg w Berlingo to jak trafić szóstkę w Totka. No, może nie byłbym taki radykalny w tym osądzie, ale naprawdę precyzji tutaj zdecydowanie brakuje. Lewarek jest bardzo długi, a skok jest przeogromny. No i niezbyt przyjemnie się tym manewruje. Tu właśnie czuć toporność dostawczaka. Ponieważ to jest seria 500+, no to oczywiście zwiedzanie tego auta. Zaczynamy od jego tylnej części. Zapraszam ze mną. Siada się tutaj dosyć wygodnie. Chodźcie, chodźcie. Sam nie mogę się zdecydować, gdzie tutaj usiąść. Kanapa jest spora i nawet trzy dorosłe osoby bez problemu się tutaj zmieszczą i każdemu będzie wygodnie nawet na długiej trasie. Wiem to, ponieważ jeździłem Berlingo na długą trasę i było super. Jest takie trochę wrażenie, jakbyśmy jechali autobusem, również przez to, że nad głową mamy jakieś 30 parę centymetrów zapasu. I fajne wrażenie to robi podczas jazdy. Można zrobić taki wesoły autobus. Robiliśmy to wiele razy. Kanapa jest zamontowana na dobrej wysokości. Nie mamy kolan pod brodą i nie jest jakoś super mocno wyprofilowana, ale miękka, jak przystało na Francuza i całkiem wygodna. Mamy również oczywiście, jak przystało na 500+ i minivana, w oparciach przednich foteli zamontowane stoliki. Ach, tylko one się tak wysuwają, o, i tak się je rozkłada. Stolik jest na bardzo dobrej wysokości, można spokojnie tutaj sobie jeść. To, że ten stolik jest w ten sposób rozkładany, jest bardzo fajne, ponieważ jak położymy nawet taką ciężką porcję jedzenia, to nie złoży nam się i nie spadnie nam to na nogi. Można jeść podczas jazdy, na wybojach nawet. Jest też jeden otwór na kubki, żeby można było też po posiłku czegoś się napić. Na tunelu środkowym, zaraz za dźwignią hamulca ręcznego, jest jeszcze jeden uchwyt na kubek. Taki dosyć głęboki, ale niezbyt szeroki. I duży kubek z kawą może tu nie wejść. Jeśli chodzi o przestrzeń gospodarczą, no to mamy kieszenie w oparciach przednich foteli. Nad głowami są schowki z taką siateczką, żeby nam nic na głowy nie wypadło. Oraz pod stopami pasażerów z tyłu też są schowki w podłodze. Francuzi nas przyzwyczaili do takiego rozwiązania. Jednakże jeśli będziemy tutaj wsiadać w ośnieżonych butach na przykład, albo coś nam się tutaj rozleje, no to woda z tych butów, albo ta rozlana woda, spłynie do schowka i tam już niestety zostanie. Kanapa jest dzielona w proporcji 70 do 30 i każdą z tych dwóch części kanapy możemy też złożyć. Fotele też możemy wyjąć, żeby powiększyć przestrzeń załadunkowo. Na drzwiach, na górnej części jest taki podłokietnik obszyty materiałem. Pozostała część drzwi jest z plastiku. Są również takie malutkie, wąziutkie i płytkie kieszenie w drzwiach. No nie wiem, na jakąś książeczkę do czytania, jakąś bajeczkę dla dziecka jest ok. Zaletą też może być to, że szyby w drzwiach bocznych nie są opuszczane, tylko uchylane, więc bomber sobie jej nie otworzy i nie wiem, nie wyskoczy z samochodu. Co ważne, zmieścicie tutaj bez problemu również trzy foteliki obok siebie, ale nie ma mocowań
ISOFIX, niestety. Ta wersja wyposażenia, akurat ten egzemplarz, to jest Multispace. Multispace charakteryzował się tym, że był to taki typowy osobowy berlingosek. Miał nieco inną kolorystykę wnętrza, nieco ciekawszą kolorystykę wnętrza, a także jakby występowały w nieco fajniejszych kolorach nadwozia. Najbogatsze wersje, te topowe wersje Berlingo, miały na przykład jeszcze z tyłu dodatkowe nawiewy, szklony dach, taki dzielony na 5 części i jeszcze dodatkowy system schowków właśnie pod sufitem. Bardzo rzadkie to są wersje, jednakże ten Multispace, taki jak ten, to jest właśnie ta wersja, której chcecie poszukać jako auto rodzinne, ponieważ jest on po prostu no najlepszym berlingosem. Tyle. Najlepszym dlatego, że ma drzwi na przestrzał. Miejsca z przodu jest po prostu mnóstwo. Na ramiona, na kolana, na uda, na nogi, na głowę, na wszystko. Jest pod dostatkiem, jest tutaj całkiem wygodnie, chociaż pozycja za kierownicą jest taka typowa dla auta dostawczego. Fotel jest ustawiony bardzo wysoko nad podłogą, siedzimy jak na krześle, nie możemy regulować położenia wysokości siedziska, jest po prostu przykręcony na stałe. Kolumny kierownicy też nie możemy przysunąć sobie nieco, jest ona umieszczona pod bardzo dużym kątem. Co prawda możemy ją regulować na wysokość, góra-dół, ale zakres jest bardzo malutki. I teraz jakbyście chcieli złapać nawet za górną część koła kierownicy, to opierając się o fotel macie wyciągnięte proste ręce. No nie da się tak po prostu prowadzić tego auta. Najwygodniej to auto prowadzi się w momencie, kiedy rozłożymy sobie podłokietniczek na fotelu, oprzemy lewą rękę na podłokietniku na drzwiach, prawą rękę na podłokietniku na fotelu i trzymamy kierownicę za jej dolny kraj, krawędź, kawałeczek w dwóch palcach. Tak można wygodnie jeździć Berlingo. Inaczej jest po prostu jakoś koślawo. Ale plusem jest jednak to, że fotel jest bardzo wygodny, jak przystało na auto francuskie. Jest to auto, które było zaprojektowane jako użytkowe, stąd też nie ma co spodziewać się fajerwerków, jeśli chodzi o wygląd deski rozdzielczej. W przedlift tak wyglądała ona mniej więcej tak. A w Polif tak wygląda tak jak tutaj, no i może nie jest jakaś ona super wyszukaną deską rozdzielczą, jednak to pewien urok ma. Najbardziej podobają mi się wywiewy od wentylacji, które są super praktyczne. Je się po prostu otwiera, można przekręcać je sobie dowolnie w każdą stronę, kierując nawiew tam, gdzie chcemy. Do tego te wywiewy są takie srebrne i to jest jakby najciekawszy aspekt designerski w tym pojeździe. Poza tym Multispace'y oczywiście mają też takie wstawki kolorowe na desce rozdzielczej przy wskaźnikach oraz tutaj przed pasażerem w miejscu, gdzie jest zamontowana poduszka powietrzna. Zestaw wskaźników jest bardzo prosty, podobny do tego na przykład jaki był w Peugeotie 206. Niebieskie cyferblaty nawiązujące do kolorystyki wnętrza w miejscu, gdzie jest wyświetlacz od radia, czyli nad wywiewami, jest fantastycznie zaprojektowana. Francuzi już wtedy wiedzieli, że będziemy mieli smartfony, półeczka na telefon i każdej wielkości telefon tutaj świetnie pasuje i na pewno nie wypadnie. Przed pasażerem również na górze deski rozdzielczej jest taki, powiedzmy, taka półeczka, na której możemy coś włożyć. Potężne kieszenie boczne w drzwiach podzielone na dwie części. W jednej możemy sobie wkładać różnych rozmiarów butelkę wody, a w drugiej części upychać dowoli cokolwiek nam się podoba. Przed pasażerem jest schowek również, tylko jest bardzo malutki. Pod sufitem nad naszymi głowami jest też duża półka, w której mieści się naprawdę bardzo dużo rzeczy. Jest też tak zaprojektowana, żeby no też tam nic na głowę nie wypadło. Przed dźwignią zmiany biegów jest też ogromna półka z uchwytami na kubki. Także to, że ten samochód wywodzi się tak naprawdę z dostawczaka, sprawdzi się również w codziennym, powiedzmy, użytkowaniu. Z wypasu tutaj za wiele nie ma. Mamy elektrykę szyb z przodu, manualną klimatyzację i elektryczne lusterka. I w zasadzie tyle. Jedno lusterko jest elektrycznie sterowane, to od strony pasażera. Natomiast to od strony kierowcy jest regulowane manualnie. Nie popsuje się przynajmniej. To jest trochę wada Berlingo, bo powiedzmy wany typu Renault Scenic drugiej generacji, czy nie wiem, Citroen Xara Picasso, no to wyposażenie mogły mieć nieco bogatsze. Tutaj niestety jest dosyć ubogo podstawowo, ale też przy okazji nie ma co się psuć. Z plusów natomiast mamy dwa gniazda na 12V tutaj w przedniej części oraz coś, co Francuzi pakowali do wszystkich swoich samochodów wówczas, czyli joystick przy kierownicy do obsługi radia.
fotel kierowcy i pasażera ma również tutaj podłokietnik, tylko ten ktoś zeżarł. Ten jest jeszcze cały. To bardzo wygodne podczas jazdy. Jeśli chodzi o jakość materiałów, no to też nie ma tragedii. Pomimo tego, że ten samochód ma akurat 300 tysięcy przebiegu i zbudował dom chyba nawet, no to wnętrze wygląda ok, jest troszeczkę porysowane, ale nie ma na przykład poprzecieranych foteli, tylko wysiedziane i troszkę zeżartą kierownicę, ale cała reszta wygląda całkiem znośnie. Trzeba się liczyć natomiast z tym, jak to we Francuzach, że po paru latach użytkowania coś z wyposażenia, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę, może zaszwankować. I nie ma tutaj reguły akurat, chociaż sporo użytkowników narzeka na przełączniki od kierunkowskazów i świateł, czy wypalone piksele na wyświetlaczu, albo na przykład wariujący prędkościomierz. No i poza tym jakieś tam drobne ustereczki, takie drobniutkie, że jakiś plasticzek się ułamie, czy tam któraś klamka nie zadziała, no ale to jest samochód używany i takie rzeczy mogą się zdarzyć, jak te samochody używamy intensywnie. Widoczność po prostu rewelacyjna, tym bardziej w wersji osobowej, taka jak ta, całkowicie przeszklonej, no blaszak to po prostu blaszak. Przez szybę czołową widać nawet więcej niż potrzeba, można sobie nawet podglądać niebo, niespecjalnie mocno się wychylając. Słupki A są dosyć szerokie, ale w ogóle praktycznie przy tej wielkości szyby i szyb bocznych nie ograniczają widoczności. Na boki widać fajnie, do tyłu pod kątem widać bardzo dobrze, za samochodem też widać kompletnie wszystko, ponieważ szyba tylna jest przeogromna. Lusterka jak w autobusie, no cóż, no tutaj też zaskoczenia nie ma. Na koniec również bardzo ważna rzecz dla rodziny, czyli bagażnik. I tutaj mamy przepotężną klapę na tym bagażniku, która otwiera się dosyć wysoko i na przykład człowiek mojego wzrostu bez problemu może sobie tutaj stanąć, rozstawić stół i przygotować obiad na przykład, jeśli pada. No super sprawa. Poza tym mamy tutaj przeogromną przestrzeń bagażową, której może pozazdrościć nawet większy od Berlingo minivan, czyli ponad 600 litrów bazowo. Do tego ta przestrzeń jest na tyle foremna, że bez problemu możemy tutaj wstawić wózek, nawet gondolę, grilla, siatę żarcia z Biedronki, koce i piłki i zabawki jakiekolwiek chcemy mieć dla dzieci i jechać sobie na piknik nad jezioro. Przestrzeń bagażowa jest zagospodarowana typowo dla auta użytkowego. Widzimy tutaj zamiast jakichś eleganckich welurków czy wykładzin gołą blachę na nadkolach, a także na oparciu tylnej kanapy. Podłoga jest wyłożona taką gumą po prostu. Są tutaj również dwa zaczepy do mocowania na przykład jakichś pasów czy czegokolwiek. Koło zapasowe natomiast jest pod samochodem, więc nie zajmuje tutaj przestrzeni. Z lewej strony na nadkolu również mamy taką siateczkę, za którą coś możemy wsadzić. Jest również półka, która oczywiście zasłania przestrzeń bagażową i tylne szybki tutaj, przynajmniej w wersji Multispace, również są uchylne. Bagażnik jest oświetlany dwiema lampkami po lewej i po prawej stronie, które są zamontowane pod sufitem, zaraz obok głośników. Fotele oczywiście, tak jak mówię, można obalić i maksymalnie możemy po wyjęciu foteli powiększyć Berlingosa do 2800 litrów. No to jest całkiem pokaźne auto dostawcze w końcu i Citroen zawsze powtarzał, że to jest auto dla ludzi aktywnych. Jakiejkolwiek aktywności byście nie potrzebowali zrobić, ten samochód można wykorzystać do wszystkiego. Do budowy domu, tak jak ten egzemplarz, do wypadów rodzinnych, czy do wakacji, czy na przykład zabudować go jako takiego mini kampera dla jednej osoby i podróżować sobie gdzieś tam po świecie. Szczególnie ta wersja Dangle 4x4 by się nadała na przykład do takiej rodzinnej turystyki offroadowej. Dobra. Jedziemy. Jest to jeden z tych samochodów, do którego jak wsiądziecie po raz pierwszy, ruszycie z miejsca, przejedziecie parę kilometrów, to się okazuje, że czujecie się w nim po prostu dobrze. Tutaj nie trzeba się do niczego przyzwyczajać, ani do sposobu, w jaki ten samochód jeździ, może poza działaniem dźwigni zmiany biegów, ale
Do zachowania jego na drodze nie trzeba się przyzwyczajać, jest w 100% przewidywalne. Do działania wyposażenia też nie trzeba się przyzwyczajać, ani się niczego tutaj uczyć, bo niespecjalnie dużo jest tego wyposażenia. Nie znam osoby, która by jeżdżąc z Berlingo powiedziała coś złego na jego temat, po dłuższej eksploatacji. Więcej, znam wiele osób, które jeździły kiedyś Berlingo czy partnerem i do dzisiaj wspominają go z sentymentem, albo słyszę od nich: Berlingo, będziesz robił zajebisty samochód. Berlingo, miałem kiedyś 12 lat, nigdy mnie nie zawiódł. Raczej tego typu opinie spotkacie niż takie, że a do kitu stary, nie kupuj, nie opłaca się. Jasne, w tym samochodzie bywa głośno, tak? Przy wyższych prędkościach szum powietrza jest donośny, szczególnie jak go rozpędzicie powiedzmy powyżej 110-120 na godzinę. Coś tam telepie na dziurach z tyłu. Coś tam poskrzypuje, czasem jakaś pierdoła, dosłownie jakaś pierdoła potrafi się uszkodzić i może was wkurzyć, ale tylko na chwilę, bo temu autu się wszystko wybacza. Ja mam wrażenie, że to jest auto pokroju, nie wiem, na przykład Renault 4, które mogłoby objechać cały świat i zrobiłoby to po prostu just like that, bo mu się chciało. I to jest właśnie w Berlingo fajne, a poza tym ten samochód jest naprawdę do wszystkiego. Dla listonosza, dla strażaka, dla leśniczego, dla rodziny, do podróżowania, dla kobiety, dla faceta, dla emeryta, dla wszystkich. Kluczyk. Stacyjce. One tak mają. Takie pikanie przyjemne. Podsumowując ten samochód, no podsumuję może na końcu, zaczniemy rozmawiać o cenach, jak to zwykle w tej części moich programów. Za najtańsze egzemplarze, czyli te pochodzące z początku produkcji, trzeba zapłacić już niecałe 3000 zł. Jednak będą to słabo wyposażone i takie dosyć mocno zużyte samochody. Za powiedzmy sensownego przedlifta trzeba zapłacić około 5000 zł i od 5000 zł zaczynają się już najbardziej wyeksploatowane wersje poliftowe, te od 2003 roku. Za nieco bardziej uszanowane osobowe egzemplarze Berlingo poliftowe trzeba zapłacić mniej więcej 7 do 10 tysięcy złotych, za te wersje właśnie z silnikami na przykład 1.4 czy 2.0 HDI, za te z końcówki produkcji z silnikami 1.6 HDI albo 1.6 16V trzeba wyłożyć jakieś 12 tysięcy złotych. Najdroższy, jaki widziałem, był wystawiony za 15.900 na jednym z portali aukcyjnych. No biorąc pod uwagę, że to może być auto z 2010 roku, całkiem dobrze wyposażone, zadbane, z niskim przebiegiem, no to nie wydaje się to być jakąś wygórowaną kwotą. Oczywiście za te pieniądze można mieć na przykład, nie wiem, już Scenica trzeciej generacji, raczej z tych niezadbanych, albo Scenica drugiej generacji z końcówki produkcji. No ale jednak to auto jest nieco bardziej wszechstronne. Caddy, ponieważ powstało nieco później i jest Volkswagenem, to będzie nieco droższe. Fiat Doblo powstawał też nieco później, ale będzie kosztował mniej więcej tyle samo co Berlingo. Tańszy będzie Renault Kangoo, ale Kangoo nie jest ani tak duży, ani tak urodziwy jak ten samochód. Wadą natomiast partnerów i Berlingo jest to, że w tej pierwszej generacji nie występowały w wersjach przedłużanych, tak jak właśnie Caddy Maxi czy Doblo Maxi. Dla części z was rodowód tego pojazdu, czyli to, że wywodzi się z dostawczaka, może być wadą, ale dla większości pewnie będzie zaletą, ponieważ to jest naprawdę bardzo prosto skonstruowany samochód, co zwiastuje jakby tanią i bezproblemową długą eksploatację. Bardzo się cieszę, że mogłem go pokazać na kanale jako taką alternatywę dla tych klasycznych minivanów. To wszystko w tym materiale. Polecam zwiedzanie mojego kanału nie tylko serii 500+, ale także Modern Era, a także głównej playlisty o autach z lat 90. Jeśli widzicie mnie po raz pierwszy, również możecie subskrybować ten kanał, żebyście byli na bieżąco z nowymi moimi produkcjami. Możecie lajkować ten materiał, a także komentować w merytoryczny sposób, jeśli coś tutaj pominąłem albo pokręciłem. Zapraszam też do odwiedzania mnie na Instagramie i na Facebooku, gdzie publikuję zdjęcia z zapowiedziami przyszłych materiałów, a także relacje niekoniecznie związane z motoryzacją. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Karkóweczka, kapustka modra, kluchy śląskie, co kto lubi. Hm.
smacznego.